ze mną Marcin Dubiel. Dzień dobry. Paweł Jóźwiak. Dobry wieczór. A także Szalony Reporter. Cześć. Panowie, przede wszystkim wasz spór był bardzo duży. Szalony Reporter nagrał to, a może jego operator. Szalony zawsze jest czujny i wie, gdzie kamerkę wsadzić. I wrzucił to wszystko w internety. Tak, więc... Powinienem gastroskopię robić, jak wiem, gdzie kamerkę wsadzić. Jeden z was przedstawił najpierw swoją wersję wydarzeń, potem drugi i te wersje się delikatnie różnią. Ty podszedłeś, chciałeś podać rękę, nie zauważyłeś, że to wydaje jest Paweł. Wydaje mi się, że wbrew pozorom nasze wersje są spójne. Po prostu Paweł inną narrację nadaje temu, co się wydarzyło. Ja przyszedłem gdzieś tam na próby przed konferencją, tak nazwijmy. Ludzie siedzieli w pierwszym rzędzie, więc po kolei chodziłem, ze wszystkimi się witałem. Paweł siedział tak, miał głowę w dół. Był jedną z osób po prostu, do których podszedłem. Wyciągnąłem w jego stronę rękę. Tam w tym momencie podniósł głowę do góry, popatrzył się, powiedział: spadaj. W momencie, w którym zrozumiałem, mocno, panie prezesie? Jest to... Tak było mocno, ale głowę w dół nie trzymałem, bo patrzyłem się tobie mocno. Nie, przysięgam ci na życie mojej matki, że nie widziałem, że tam się. Bardzo poważna przysięga. Ja zawsze patrzę, komu rękę podaję, bo dla mnie podanie ręki to jest uznanie kogoś szacunkiem, tak? Nie podaję ręki byle komu, no. Tobie ręki nie podałem, bo mam ku temu powody. Ja też nie miałem zamiaru ci jej podawać. A co masz teraz powiedzieć? Ja dobrze wiem, że chciałeś mi rękę podać, bo myślałeś, że będzie tak jak z wszystkimi w waszym świecie. Że będziesz, kurwa, ale czego ty... A będziesz udawał kolega, ja że będę się tutaj udawał, że nie ma tematu. Ja dobrze wiem. Wiedziałem, że jak mi spotkasz, będziesz udawał, że nic się nie stało, a dobrze wiesz, że się stało. Bo wiesz, że traktowałem cię jak kolegę, trenowaliśmy w jednym klubie, przyjeżdżałeś do mnie na galę, byłeś na mojej walce z Najmanem, gdzie ode mnie dostałeś bilety, rozmawialiśmy ze sobą i nagle co? Nagle masz problem, o co? O to, jak ty i federacja zachowali. To nie potrafi, pomijając to, czy jestem w federacji, nie. Skoro miałeś problem do mnie, miałeś ze mną kontakt, mieliśmy do siebie telefony, to nie prościej było zadzwonić do mnie i powiedzieć te pretensje? Jesteś fałszywy. I tak samo fałszywie chciałeś mi podać rękę i nie ściemnie, że nie widziałeś, komu ręki podajesz. A skoro ty nie patrzysz, komu rękę podajesz, to sorry, bo ja z byle kim się nie witam. Rozumiesz? I zawsze patrzę, może ja jestem fałszywy, ale przynajmniej nie jestem homofobem. Ja też nie jestem homofobem. Jesteś homofobem, tak? A czemu? A te wordy, które wypowiedziałeś w moją stronę w momencie, w którym... Słuchaj, bo mnie puściły nerwy, chłopie. Puściły nerwy, nie. Według mnie jesteś homofobem, mi też puściły nerwy. Jakoś nie mówiłem do ciebie, ty celuj i cioto, tak? Uważać na słowa. Nie jestem homoseksualistą, natomiast ewidentnie ty masz jakiś problem do homoseksualistów. Może chciałbyś ich przeprosić. Nie mam, to były emocje. Dobrze, wiesz, faceci czasami wyjaśniają swoje spory w niecenzuralnych słowach. Ciekawe, co na te emocje powiedzą na przykład sponsorzy Fenu, wśród między których jest na przykład Huka Skarbu Państwa. To nigdy nie wypowiadałeś się do kogoś, oni nie będą mieli problemu z swoimi homofobicznymi wypowiedziami. Nie, Marcin? No? Chodź. Stary, skądś nie mówię. Co jest grane? Jaki sobie nazwałeś mnie od złodziei. Jakbym chciał, to bym cię podał do sądu o to zniesławienie. Bo ja w prime w żaden sposób prawnie nie jestem zamocowany i to są twoje urojenia, że jestem włodarzem i tak dalej. Okej, być może siedziałbym przy stole, a to, że pracowałem przy projekcie, tego nie ukrywam. Że negocjowałem kontrakty, to jest normalne. Słuchaj. Natomiast Marcin, poczekaj chwilkę, bo uważam, że to, co powiedziałeś, że to są homofobiczne stwierdzenia, nie sądzę, żeby to było homofobiczne, tak jednym słowem. To uważam, że nie jest homofobiczne, to jest bardziej obraźliwe. Rozpuszczają mu emocje. Nazywam się takimi ludźmi jak ty. Homoseksualisty. No w takim razie chyba ewidentnie znaczy to, że ma coś do homoseksualistów. No, naciągany ten argument Marcin. Powiedziałeś do niego wypier i co się stało dalej, Marcin? Odszedł sobie, potem znowu zacząłeś się do mnie gadać, jak stałeś przy Marcinie, no. Dobrze, może Paweł chyba woli się wypowiedzieć. Nie, no proszę, dam ci głos. Ale ty nie musisz mi dawać głosu. Ja tego pozwolenia nie potrzebuję. Czego wymaga, żeby głosu sobie nie wchodzić? Ja rozumiem. Głos, ja ci grzeczność też wymaga. Oddaję ci głos, także nie miej pretensji. Podawania sobie rąk, darzenia się kurczą. Ale ja nie podaję rąk byle komu. Fałszywym osobom nie podaję ręki, bo dla mnie uścisk dłoni to jest okazanie komuś szacunku. A ciebie nie szanuję po tym, jak się zachować. Bo znałeś mnie, byliśmy kolegami, wspierałem cię przed walką z Alberto. Nie, ale nic ci złego, chłopie. Takich kolegów masz, że... A czemu już nie trenujesz w tym klubie? Jak mówisz, byliśmy kolegami. Dlaczego nie trenuję w tym klubie? Bo mój trener się stamtąd przeniósł, przestał tam trenować. A co? No bo to, że raczej wszyscy mi tam mówią, a weź mu najeb. Tak? No twoi koledzy a moi koledzy mówią, żebym tobie najebał. Okej, no super. To chyba jest normalne. Mamy walkę? Mamy walkę? Panowie obaj chcą walki, tak powiedzieliście w wywiadach, tak byliście na konferencji. Wy chcecie tej walki, tak? No bardzo, bardzo chętnie, nie? Proszę bardzo. Natomiast... Ja trenuję tam, gdzie trenuje mój trener. Ja nie poszedłem do Juniku, dlatego, bo mi się Junik podobał. Poszedłem tam trenować i pytanie zadaję. No głupi się, chłopie, no strasznie. To chodzi z Junikiem, ponieważ ten temat... Jego wielkimi kolegami. Ja nie mówię, że to przed... Ja tam miałem wielu kolegów. Poczekaj, ale ja powiedziałem, że tobie uwalasz mi mówić. No pozwalam ci, no ale jak widzisz, kontynuujmy. O co chodzi z tym Junikiem? Ci wszyscy jego klubowi koledzy, z którymi tam trenował, podchodzą, klepią mnie po ramieniu, mówią, weź mu napierdol, więc no wiesz, no to jest taka... Tak, to powód. Tak, nie wiem, na ten argument.
Słuchaj, wszyscy wiedzą, jak zachowało się Prime, którego szarą eminencją jest Paweł Jóźwiak, na co ja mam bardzo konkretne dowody, a jak proszę, będzie pokaż trzeba... je, pokaż je. Ale pokaż co, mam ci pokazać, nie wiem, maile, które... Słuchaj, pokaż Paweł, mi dowody. Paweł, co ale ty nie pamiętasz? Słuchaj, ale ja pamiętam, bo ja... A czy ale ja nie, ale może ja ukrywam, że powiedzieć, jakie przy... dowody? Zadajesz no mi pytanie, jakie daj dowody, że jestem szarą eminencją Prime'u. Współwłaścicielem i włodarzem. Słuchaj, słucham. Paweł? Jeśli chodzi o to, jak Paweł negocjował, to... Nie wiem, może zapomniałeś, ale to ty ja mnie zapraszasz. Dobrze pamiętam. Paweł, ale musisz... Ja też byłem na spotkania w sprawie Prime'a na początku zapraszany i Paweł i zresztą pan Szuba zapraszali mnie na spotkanie. Nawet wynegocjowali dla mnie udział w Tańcu z Gwiazdami w Polsacie w zamian za to, żebym wziął udział w Prime'ie. To nie są rzeczy, które robi... Które, a dobrze, słuchaj. Dowód na to, że to ty wydajesz polecenia, mam taki, że bardziej bezpośredniego się nie da już mnie. Proszę, pokaż. I nie wyrzucę tej bomby pokaż. Tutaj dzisiaj. Znaczy, ale czekaj, ale przysięgam ci, że ją mam. To teraz słuchaj mnie, chłopcza. Nazwałeś mnie złodziejem, oszustem, a rozmawiasz z człowiekiem, co przez 10 lat budował sport w tym kraju. Nie takie śmieszne walki, co ja się tu biję, ty czy szalony reporter, tylko walki sportowców, rozumiesz? Na moim karku budowało się polskie MMA. Jesteś drugą federacją fitness po KSW, która tworzyła ten sport w tym kraju. I nie ma ani jednego zawodnika, którym bym nie zapłacił. I robiłem galę, gdzie z własnych pieniędzy dokładałem, żeby chłopaki, co ciężko trenują, daj mi teraz ty dokończyć, okej? Okay? Żeby zarobić nie na takie grube pieniądze, co ty dostajesz, czy ja tutaj, tylko oni ciężko trenują, przelewają pot na treningach i dostają naprawdę małe pieniądze. I ja z własnej kieszeni nieraz dokładałem, żeby każdemu wypłacić. A że jakiś influencerek dostał nie kurde 100 parę, tylko kilkadziesiąt parę, to korona mu z głowy nie spadnie. A jeśli ktoś... I co, przyznajesz się, że ja się nie jebaliście przyznaję, tylko jednak, mówię, tak? Mówię na podstawie tego, co ty mówisz. Po pierwsze, primo, jeśli nawet by tak było, to nic by się nie... Po drugie, co to za złodziejstwo i oszustwo, z mówić, że no podpisali porozumienia. Dobrze, czy ktoś, kto podpisuje porozumienie, jest oszukany? Nie, ale to są złodziejstwa taktyki. Może nie, rzeczywiście nie porozumienie, jesteś złodziejem. To masz rację, jesteś. Nie jesteś do szkoły złodziejem. Nie chodziły, po prostu nie wiesz, co to jest, stosujesz co złodziejskie jest, ale ja nie stosuję, praktyki. Bo ja nie jestem... Tak, nie jest... A teraz tak, posłuchaj mnie. Ale... MMA w Polsce to budował Lewandowski, Kawulski i nawet Okniński, a nie kurwa Paweł Jóźwiak, który w tej chwili bije się we Freak Fightach. No, bije się, bo lubię. Bo lubię jest dla mnie boisz, bo to jest dla mnie fajna zabawa. Nie, bo brakuje i taka jest prawda. Ty mi to w kieszeni nie zaglądaj, ja ci nie zaglądam, ty mi nie zaglądaj. No i dobrze, posłuchaj mnie. A co, tylko ty możesz zarabiać na czymś takim? Ja nie mogę? Nie, no oczywiście, no to że możesz, ale ja ci absolutnie pan nie Dubie ma wyłączyć. To, że człowiek budował MMA, teraz też sobie coś zrobił, a wiesz, zawodników z Fenu poszło do UFC i tak dalej. Nie możemy tego przesłuchać. Dobrosławę mówię, mógłbym ci sprawę założyć teraz o zniesławieniu, bo nazwałeś złodziejem i oszustem. Wiem, że wszystkie osoby w Prime dostały pieniądze zgodnie z umowami, które ich obowiązują. Z tego co usłyszałem, przepraszam panowie, dostaliśmy właśnie informację, że mamy na słuchawce kogoś, kto walczył w Prime. Witam serdecznie, Daniel Dziki z Wołomina. No to ty chyba nie walczyłeś jednak w Prime. 5 minutes later. To jest druga się nie zaczęło od niepodanej ręki, tylko była moja reakcja na twoje traktowanie mnie, wypowiedzi. Ja, zacznijmy od tego, że to nie ja miałem zamiar ci podawać rękę, to ty... No, ale kto wyciągnął rękę? Nie sięgnąłem ci na życie mojej matki, wydaje mi się, że to już wystarczy. Nie, i wydaje mi się, że to... A few minutes later. Słuchaj, jeśli chodzi o ich praktyki, które stosowali wobec ludzi, ale to stosowali... Ale wobec kogo? Poczekaj, no właśnie chcemy do tego... Zachowali się chujowo z osób, które ja znam. Dlaczego dążę? Ja osoby nic nie mają żadnych pretensji, tylko obrońca... Tak, ponieważ podpisaliście z nimi umowy. Czy te umowy ktoś im pistolet do głowy podstawiał, żeby podpisali? Nie, ale podpisali. Panowie, to jest moment, w którym robimy chwilę przerwy w waszym temacie. Weźcie po 3 głębokie wdechy, wrócimy jeszcze do waszej kłótni, bo ciągniecie. Biegnij, tylko jak sarenka. Natomiast Tomku, słuchaj, dobrze, o idźcie razem, może się pogodzić, chodź. A few moments later. Jeszcze i tak zamieniliśmy sobie parę słów w drodze do toalety, więc wydaje mi się, że... No i co ustali? Liście, panowie. Wydaje mi się, że... No, kontynuuj, wydaje kontynuuj. Mi się, że i tak jeszcze odbędziemy parę rozmów na ten temat i tak będziemy sobie próbowali jeszcze parę rzeczy wyjaśnić. Panowie, wstańmy, zróbmy wam face to face. Ile masz dostu? 1,83 m. Kto ma więcej strachu w oczach? Trochę więcej. Zobacz, ile waży dubielek. O, ty jest, z 9 dyszek jest. Ale łatwo podniosłeś. Ja też bym dał radę. Pokaż. Proszę bardzo.
O, jest moc, jest moc. Patrzcie, panowie, no jest wyzywaliście od najgorszych, a teraz się przytulają. Jedna wizyta w toalecie wspólna i jej ile zrobiła. Dobrze. Kto się czubi, ten się...